Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pod poprzednim odcinkiem widziałem, że jak na razie, co prawda, jedna z osób bardzo prosiła, bardzo chciała, abym właśnie nagrał taki odcinek medyczny. I dziś tak zaczynamy troszeczkę, można powiedzieć, od dupy strony, ale nie dosłownie. Zaczynamy od stóp, można powiedzieć. Ogólnie od stopach. Myślałem, że dziś miniczek się tutaj wykaże modelem demonstracyjnym swoich stóp, ale jednak nie dziś, nie w tym odcinku. Dlatego będę się opierał tylko i wyłącznie na swojej wiedzy i na tym modelu tutaj, co widać, kości. I tutaj mamy wszystkie ogólnie informacje. Chciałem na miniczku pokazać, ale dziś nie pokażę, może w innym odcinku przy okazji omawiania też innych części nóg, stawów w kończynach dolnych i tak dalej. Chodzi tutaj o to, jak powinna wyglądać prawidłowo stopa, jak prawidłowo powinien wyglądać wykształcony łuk podłużny, łuk poprzeczny, nacisk, jak powinien być rozłożony na stopie, to pokażę, ale to w innym odcinku. A teraz takich samych wstępów, z czego ogólnie składa się stopa, z 26 kości i 33 stawów i wielu mięśni. Tutaj widać właśnie różne więzadła trzymające tutaj stawy, trzymające palce, kość piętowa, tam kości stępu, kości łódkowate, klinowate, kości śródstopia, kości sześcienne, kości paliczkowe. I tutaj mamy informację, że stopa dzieli się na trzy części. Kość stępu, który buduje 7 kości. Piętowa, skokowa, sześcienna, łódkowata oraz 3 kości. Klinowate, boczna, pośrednia i przyśrodkowa. Śródstopie z kolei składa się z 5 kości długich. Od 1 do 5, które łączą się z kośćmi stępu oraz kośćmi palców. Kości palców buduje 14 kości, z czego palce od 2 do 5 budują 3 paliczki bliższe, środkowe i dalsze. Natomiast palców składa się z 2 paliczków, bliższego i dalszego. Ja pamiętam, że jak ja byłem po operacji, po swojej operacji też w którymś odcinku opowiem, chodząc o okularach coś się potknąłem idąc właśnie o okularach stanąłem właśnie tak, jak widzieliście na przebitce i poczułem ogromny ból, coś mi przeskoczyło i wtedy jeszcze miałem na gipsie i bałem się, że coś się stało, że już coś się tam przestawiło, co dokładnie miałem w kościach stępu oczywiście, co dokładnie miałem zrobione, to też powiem w którymś odcinku. Później zacząłem tak dotykać, no i zaczęło mnie kurde boleć. Szukałem w internecie informacji, co to może być i właśnie doszedłem do tego, że stawy przy paliczku bliższym dużego palca, po prostu staw był zastany, no bo wiadomo, w gipsie jest unieruchomione. No i gdy był nacisk, no to wszystkie kości, łącznie z kośćmi tutaj śródstopia, no mnie bolały. Dzisiaj też dużo pochodziłem, to tutaj te wszystkie stawy przy kościach śródstopia mnie właśnie bolą. I tak, jeszcze mówiąc, stopa ogólnie łączy się tutaj z kością piszczelową i kością strzałkową. I w sumie ja może w tym odcinku jeszcze napomnę, jak była u mnie operacja zrobiona. No bo niestety odcinek byłby trochę zbyt krótki ze względu, że miniczek nie chce w dzisiejszym odcinku dać swoje stopy do celów prezentacyjnych. Więc powiem, jak została u mnie wykonana operacja. Zacznijmy może od tego, że na przebitce teraz zobaczycie, jak miałem wcześniej ustawione stopy. Tak jak widzieliście na przebitce, stopa była tak wykrzywiona, że prawa w ogóle ta część, o, tutaj praktycznie w ogóle nie przylegała do podłoża i tylko i wyłącznie kość tutaj z boku. Kością już prawie dotykałem podłogi, tak było mocno skrzywione. Tutaj kości śródstopia były tak, kości stępu, tak było wszystko ściśnione, zgniecione, że jak długo pochodziłem, to mnie bolało. Dość konkretnie mnie bolało właśnie w tym obszarze, tutaj, jak to wszystko ściśnięte było. I
No niestety rehabilitacja nie pomagała i to się musiało skończyć na operacji. Miałem również przykurczone ścięgno Achillesa. Pokażę, jak wygląda ścięgno Achillesa. Mniej więcej tak na tym obrazie można zobaczyć ścięgno Achillesa. Ja je miałem troszkę przykurczone i żeby lepszy był efekt operacji, trzeba było je wydłużyć. Jak to zrobiono? Cięcie wykonano mniej więcej odtąd dotąd. Ja to zaraz na przebitkach pokażę jednak u siebie. Odtąd dotąd. Ścięgno zostało przecięte w kształcie litery Z. Rozerwane całkowicie. Stopa została w zgięciu grzbietowym odgięta. Pokażę w bucie. Została odgięta w taki sposób, aby to ścięgno się naciągnęło. Ścięgno zostało złapane w tym miejscu, zaszyte. I później rozpoczęła się ta właściwa operacja korekcji. I zostało to zrobione mniej więcej tak. Cięcie odtąd, mniej więcej dotąd, aby odsłonić cały tutaj wszystkie kości stępu. Została pobrane fragment kości strzałkowej, przeszczep własny, bo wiadomo, co własne to się przyjmie. Co własne to się szybciej przyjmie niż na przykład taki graft tam wyhodowany laboratoryjnie. Ja to nie wiem, jak oni to robią, no ale co swoje, to swoje. To taki był własny, można powiedzieć, autogenny przeszczep. Odmierza się to zazwyczaj na dwa palce, to wielkość kości. Kość została, ten fragment został wycięty i włożony prostopadle do zatoki stępu. Stopa została ustawiona w odpowiednim położeniu i to takim jakby, to był taki jakby klin, została ta kość prostopadle włożona i zablokowana. Ale na samej blokadzie tej kości się nie zakończyło, bo trzeba było ustabilizować drutami Kirchnera, które są cienkie i wyglądają o tak. Z taką końcówką, taki cieniutki drut jest. I jak się go mocuje? Drut założony jest na wiertarkę, przebijany, albo nacinany, albo przebijany jest tak jak igłą do zastrzyku, tylko wiadomo z większą siłą. I siła ręki lekarza, naciskając na wiertarkę i włączając wwiercone, miałem tak. Tutaj do kości miałem dwa druty, znaczy zależy w której nodze, ale tutaj miałem dwa druty i tutaj do kości śródstopia i tutaj do tutaj te kości ustabilizowane. Też dwoma drutami w lewej stopie, w prawej było dwa druty tutaj do kości piętowej, umocowane wiadomo od spodu i jeden tutaj, a w lewej miałem dwa tu i dwa tu. I później trzy miesiące gipsu. Po 6 tygodniach usunięto druty. Jak się usuwa druty? Wszyscy mogą się zapytać, czy to boli, czy jak to się w ogóle robi, czy jest jakieś znieczulenie na to. Otóż nie ma. Nie ma na to znieczulenia. To się wykonuje bez znieczulenia. Lekarz trzyma stopę, chwyta kombinerkami drut, kręci i mocno ciągnie do siebie. Czasem szarpnie, ale zazwyczaj mocno ciągnie do siebie. Krew się potem troszkę wali, bo wiadomo, że to się działo bardzo głęboko w kości. I w kwestii bólu, czy to boli, zależy. Teoretycznie nie, ale jest takie głupie uczucie, jakby coś w kości drapało w środku. A czasem jeśli trafi w jakieś ulubione miejsce, jak mi w lewej nodze jeden drut trafił... tam jak był zamocowany tutaj przypięcie, trafił w najwyższe miejsca, to jak lekarz tak ciągnął i już wyciągnął, już tak szarpnął, tak go aż cofło, no to pamiętam, że się wtedy zadarłem, bo wtedy poczułem, że to jednak boli. Co tu mamy jeszcze więcej informacji o stopie? O, tutaj mamy rozpisane wszystkie o więzadłach. Więzadło skokowo-strzałkowe tylne, więzadło piętowo-strzałkowe, podeszwowe długie, więzadła grzbietowe, stawy tutaj te śródstopno,
śródstopno-paliczkowe, więzadła skokowo-łódkowe, więzadła rozdwojone, więzadła skokowo-strzałkowe przednie. Naprawdę dużo więzadeł w stopie jest. I ogólnie operacja moja, ta korekcji stopy, to była operacja, fachowo to się nazywała, korekcja stopy płaskokoślawej z potrójną artrodezą stępu, potrójna artrodeza, czyli potrójne usztywnienie we wszystkich trzech płaszczyznach. Także w kwestii stopy w tym odcinku to by było wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki medyczne. Na razie.